Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku z serii Projekt Denko. Jak widzicie, mam tutaj cały koszyk zużytych kosmetyków, więc nie da się po prostu robić tych filmików rzadziej. Na swoje usprawiedliwienie dodam tylko, że no, nie zużywam ich sama, zużywają je także moje córki. Oczywiście nie wszystkie, no, są takie kosmetyki, które są wyłącznie przeznaczone dla mnie, a są takie, których używam wspólnie, ale finał finałów właśnie wygląda to tak po miesiącu używania, bo ostatnie denko robiliśmy w październiku. Dobra, ale nie przedłużając, zaczynamy. Oczywiście mela musi być, wiadomo. Słuchajcie, tutaj pokażę Wam od razu dwa kosmetyki naraz, dlatego że jest to ta sama seria, Kerastase Elixir Ultime. I powiem Wam, że to jest szampon, to znaczy szampon, ja to nazywam szampon, ale oni chyba tam na stronie nazywają to kąpielą. Kąpiel do włosów wraz z odżywką, przeznaczonych do takich włosów matowych, pozbawionych blasku, suchych, puszących się. I generalnie, jeżeli chodzi o szampon, to ja się tutaj mocno z tym zgodzę. Tutaj jest jakiś kompleks olej, nie wiem, jest tutaj olej kameliowy, olej kukurydziany, olej arganowy. I rzeczywiście ten szampon bardzo ładnie tak wygładzał włosy, sprawiał, że one były jedwabiste, lśniące, mniej się być może troszeczkę puszyły, nie były obciążone, on był bardzo gęsty, miał bardzo ładny zapach, bardzo, bardzo wydajny. I jeżeli chodzi o tą kąpiel, ten szampon, to ja mogę Wam z czystym sumieniem polecić. Natomiast ta odżywka nie do końca przypadła mi do gustu. Ona tutaj też ma kompleks czterech olejów. Troszeczkę tam się te oleje różnią, bo tutaj jest, z tego co pamiętam, olej marula, a tutaj jest olej amla, a reszta olei to jest chyba to samo. W każdym razie ona była taka, ta odżywka rzadka, nie trzymała się na tych włosach, spływała i wydaje mi się, że nie dała takiego efektu, jakiego ja bym oczekiwała, że ona niespecjalnie tutaj coś robiła na tych włosach. Poza tym nie podobał mi się też zapach tej odżywki, był zupełnie inny niż zapach tego szamponu, taki bardziej unisex, a nawet w stronę, bym powiedziała, takich kosmetyków męskich. No mnie nie za bardzo, także ja tej odżywki raczej już nie kupię, a do szamponu być może z chęcią wrócę, bo był naprawdę, naprawdę fajny. I tutaj kolejne też duo do włosów, o, dobra. I tu jest, mamy firmę Luxlys Professional i to jest szampon i odżywka z keratyną. Ja dostałam, znaczy mnie te kosmetyki poleciła fryzjerka, która wykonywała mi zabieg prostowania włosów i kupiłam to chyba z tego co pamiętam na Amazonie. Fajne były te kosmetyki, ładnie pachniały, też na długo starczyły. One też tutaj mają olejek arganowy i to chyba jakiś taki podwójny. Bardzo ładnie tak wygładzały, ładnie utrzymywały efekt tego wyprostowania. W sumie nie wiem, czy do niej wrócę, bo już za bardzo nie pielęgnuję włosów, tak wiecie, pozabiegowo, po tym zabiegu botoksu, tylko używam już takich zwyczajnych, swoich codziennych kosmetyków do włosów. Ale być może jak jeszcze kiedyś zrobię ten zabieg, żeby wzmacniać, być może wrócę do tego duetu. Tu będę miała jeszcze jakieś kosmetyki do włosów, ale to chyba później. Następny, słuchajcie, kosmetyk to jest taki żel marki Yumi, to jest żel do mycia ciała arbuzowy. 97% składników pochodzenia naturalnego. Ja to kupiłam w Lidlu za jakieś naprawdę niewielkie pieniądze, parę złotych. On był bardzo wydajny, ładnie pachniał arbuzem i ten zapach był rzeczywiście taki w miarę naturalny, nie był taki bardzo sztuczny, aczkolwiek ja osobiście używając ten kosmetyk przekonałam się, że nie do końca lubię zapach arbuza, co mnie mocno zaskoczyło, zdziwiło, bo do tej pory myślałam, że arbuz to będzie coś fajnego. Nie, to jednak nie jest mój zapach, ale moim dziewczynom się podobało, był bardzo wydajny, ładnie się pienił, nie podrażniał skóry, nie wysuszał, także tam jeszcze oni mają jakieś wersje, nie wiem, zapachowe, aloesową, jakieś tam inne, no to może jeszcze kiedyś przy okazji spróbuję. Wydaje mi się, że to jest taki żel bardziej na porę letnią niż na zimową, bo ja zimą lubię bardziej takie ciepłe zapachy, a
te, z tego co pamiętam, co oni tam mają, to raczej są właśnie takie orzeźwiające, więc być może kiedyś w sezonie wiosenno-letnim do niego wrócę. I kolejny kosmetyk, który również zakupiłam w Lidlu przez przypadek. W poprzednim denku pokazywałam Wam taką piankę, tylko w wersji guma balonowa, a to jest druga, którą wtedy zakupiłam, malinowe lato. Przepięknie pachniała malinami, bardzo gęsta, bardzo wydajna, nie wysuszała dłoni, parę groszy dosłownie kosztowała. Ja nie wiem, czy ona jest w stałej ofercie Lidla, czy była tylko jednorazowo. Ona jest z tej marki Cien, więc teoretycznie powinny być te pianki. Jeżeli wrócę, to też jakoś tam przez przypadek, bo no dla mnie nie do końca ta szata graficzna jest fajna, wiecie, to jest dobre, jak się ma małe dzieci, ja już małych dzieci nie mam, ale generalnie Wam bardzo polecam, nawet wiecie, właśnie jak macie małe dzieci, to żeby zachęcić dziecko do mycia rączek, to wydaje mi się, że taka pianka to jest fajne rozwiązanie. Następny kosmetyk to jest balsam do ciała marki Recibo. Ja pozwoliłam sobie go tutaj rozciąć, dlatego że zawsze, słuchajcie, w tych tubach zostaje... A już chyba go teraz tak nie włożę ładnie, a nie włożam. Zawsze w tych tubach zostaje jeszcze bardzo dużo, na co najmniej tydzień używania tych kosmetyków. Także też Wam polecam, żebyście te tuby sobie rozcinali, bo naprawdę warto. Ja kiedyś tego nie robiłam, a ostatnio się przekonałam, że naprawdę warto, że naprawdę tutaj jeszcze w tej skówce zostaje bardzo dużo kosmetyków. Ale przechodząc do tego balsamu, on tutaj ma takie składniki, które mają pomagać ujędrniać skórę, walczyć z celulitem, jak ktoś potrzebuje redukować tkankę tłuszczową i wspomagać jakieś tam odchudzanie. Ja takich efektów, powiem Wam, spektakularnych tutaj nie zauważyłam, aczkolwiek bardzo ten balsam lubię, bo jest on naturalny, bardzo ładnie się wchłania, ma delikatny, fajny zapach i mam wrażenie, że rzeczywiście on tą skórę tak delikatnie ujędrnia. Więc jest to jeden z ulubionych właśnie produktów do ciała, jakich ja używam i tyle po prostu. Bardzo często na stronie Recibo są promocje na ich kosmetyki, to jest polska marka, więc warto wspierać. Teraz używam taki drugi też z ich serii balsam, też jestem bardzo zadowolona, także generalnie na duży plus. Zresztą ja już chyba Wam pokazywałam ten balsam i na pewno będę do niego wracać. Kolejna rzecz to jest, słuchajcie, pianka myjąca do twarzy marki Biolaven. Ona tutaj ma ekstrakt z lawendy i olej z winogron, chyba coś takiego. W każdym bądź razie przepięknie ta pianka właśnie pachnie winogronami, jak zresztą cała seria tych kosmetyków, bo ja z tej serii mam też teraz żel do mycia ciała, tam jest, był chyba balsam kiedyś u mnie. Bardzo ładnie właśnie pachną te kosmetyki. Pianka była gęsta, ładnie domywała, nie podrażniała. Super, naprawdę. Też polski kosmetyk, polska firma. Była dosyć wydajna. Używałyśmy je właśnie wszystkie trzy, także bardzo fajny, polecam Wam. W ogóle generalnie kosmetyki z Biolaven i to jest chyba jakaś siostra marki Sylveco, także te firmy mają jakieś tam chyba wspólną swoją historię, ale nieważne. Następny kosmetyk to jest biały jeleń, kozie mleko, mydło w płynie do rąk. Też bardzo fajny, bardzo wydajny kosmetyk, delikatny, nie podrażniał rąk, nie wysuszał ich, niewiele kosztuje, jest wszędzie dostępny. Ja chyba kupiłam to w Rossmanie, ale wiem, że można go zakupić wszędzie, także też na duży plus. Kolejny kosmetyk, tym razem do ciała, to jest Bambino, olejek pod prysznic. Ja miałam akurat wersję zapach jaśminu, one występują z tego co pamiętam jeszcze w wersji z morelą i chyba taki neutralny. Nie próbowałam tych pozostałych, w każdym razie ta wersja jaśminowa mnie osobiście bardzo przypadła do gustu, bo ja bardzo lubię zapach jaśminu. I ten olejek, słuchajcie, tu jest 400 ml. On był bardzo wydajny, bardzo mocno skoncentrowany, taki gęsty. Wystarczyła naprawdę kropelka na gąbkę, żeby rozprowadzić po całym ciele. Także ja bardzo chętnie będę do niego wracać. Zresztą teraz mam chyba też
w zapasie taką wersję właśnie bezzapachową. Ale ta mnie osobiście bardzo się podoba, natomiast jeżeli nie lubicie zapachu jaśminu, to możecie sobie wybrać coś innego. Natomiast rzeczywiście ten zapach się, słuchajcie, roznosił po całej łazience i może teraz na zimę to też tak nie do końca, ale na wiosnę, na lato, no to super. I też fajnie właśnie nawilżał tą skórę, właściwie po kąpieli tym olejkiem ta skóra nie wymaga już jakiegoś, wiecie, specjalnego balsamowania czy olejowania. Bardzo, bardzo fajny kosmetyk. Kolejna rzecz to jest pianka do włosów z marki Davines. Ja, słuchajcie, kosmetyki z Davines bardzo lubię do włosów. Nie wiem, to chyba nie jest naturalna marka, a może jest, nie wiem, nie pamiętam. W każdym razie ta pianka jest bardzo wydajna. Ona jest bardzo, z jednej strony bardzo delikatna pod tym względem, że wiecie, nie skleja włosów, jakoś ich tam, nie wiem, nie powoduje, że na przykład one się szybciej przetłuszczają, nie są matowe, a z drugiej strony ładnie je tak usztywnia i widać efekt, jak gdyby się nie stosowało pianki, a jak się ją stosuje. Także z jednej strony fajna, delikatna, ale z drugiej strony robi to, co ma robić. Bardzo, bardzo wydajna. Mnie taka pianka wystarczy na około rok. To nie jest tani produkt, ale moim zdaniem warto zainwestować, bo ja po prostu wiem, że ona mi się sprawdza, nie powoduje żadnego, wiecie, tutaj wysuszenia skóry głowy, żadnych problemów, nie wiem, typu łupież czy coś w tym stylu, także ja ze swojej strony mogę Wam bardzo tą piankę polecić. Kolejny produkt do ciała to jest Bioderm Atoderm, to jest taki olejek. I on, ja te olejki bardzo lubię, no bo główną zaletą jest to, że kupujemy taką wielką butlę, wielkie opakowanie, bo tu jest aż litr tego olejku i mam na jakiś tam czas spokój, no i to jest fajne, natomiast jest mniej skoncentrowany niż ten, który Wam przed chwilą pokazywałam z Bambino, także trzeba tam, wiecie, tych pompeczek na tą gąbkę troszeczkę więcej dozować. Ale też skórę ładnie zmiękcza, zostawia ją nawilżoną, ładnie domywa, ma bardzo delikatny zapach, także generalnie będę do tego wracać, ale w sumie sprawdziłam, że są też inne fajne oleje na rynku, także pewnie zobaczycie, polecam, ale nie jest to taki produkt, wiecie, taki top of the top, że mogę zawsze do niego wracać i jest najlepszy. Nie, jest fajny, jest dobry, jest skuteczny, ale są też inne, które są moim zdaniem lepsze. I kolejne kosmetyki do włosów. Jakieś się, słuchajcie, strasznie włosowe to demko zrobiło. To są kosmetyki z marki L'Oreal, serii Elsev Dream Long, szampon i odżywka. Bardzo fajne kosmetyki. One są przeznaczone do włosów długich i zniszczonych z keratyną roślinną i olejkiem rycynowym. Bardzo fajne rzeczywiście, ładnie domywają włosy, nie obciążają ich. Włosy pozostają takie lśniące, jedwabiste, nie puszą się, także ja mogę szczerze polecić. Te kosmetyki są też ogólnie dostępne, ja je chyba kupiłam w Rossmanie. Nie kosztują zbyt wiele, bardzo często też występują na promocji, także uważam, że na duży plus. I kolejna rzecz do włosów to jest Kantush Shea Butter Natural Hair i to jest taki nawilżający aktywator. I to był kosmetyk, który ja używałam, jak jeszcze nosiłam włosy kręcone, bo ja mam naturalnie włosy kręcone i żeby, wiecie, wydobyć ten skręt i go utrwalić, to właśnie używałam tego kosmetyku i powiem Wam, że on jest fajny, natomiast trzeba na niego znaleźć swój własny sposób, żeby z jednej strony nie obciążał, a z drugiej strony właśnie ładnie podkreślał te loki, także generalnie jako taki stylizator jest fajny, natomiast każdy musi znaleźć moim zdaniem na niego po prostu swój sposób, żeby osiągnąć taki efekt, jaki ładny efekt po prostu, taki zamierzony, tak? Bardzo, bardzo wydajny, ja bardzo długo zużywałam tego kosmetyku, wiem, że jeszcze z tej serii jest chyba z awokado i też jest bardzo polecany,
Także generalnie, jeżeli szukacie właśnie fajnego stylizatora podkreślającego loki, to te z marki Cantu mogę Wam polecić. Kolejna rzecz, słuchajcie, to jest olejek hydrofilowy do mycia twarzy z marki Linia. Ja to kupiłam przed podróżą do Bułgarii, tak, to chyba występowało jeszcze w duecie z Pianką. Piankę wcześniej skończyłam i omawiałam Wam tam we wcześniejszych denkach, natomiast ten olejek zużyłam właśnie dopiero teraz, żeby, bo on mi wtedy po tej podróży jakoś tak został, później używałam czegoś innego i teraz postanowiłam po prostu go zużyć, żeby mieć spokój. I powiem że Wam, że bardzo fajnie, to jest olejek hydrofilowy, czyli on się ładnie zmywa wodą i nie pozostawia takiej tłustej twarzy. Wręcz bym powiedziała, że on się taki troszeczkę robi, jak się połączy z wodą, to wręcz się robi taki troszeczkę chyba a la żelowy, no coś w tym stylu. W każdym razie bardzo ładnie zmywał, domywał twarz. Mnie się ten olejek fajnie sprawdzał. Jest bezzapachowy, chyba nie kosztuje dużo. On ma tutaj olej ze słodkich migdałów i witaminę E. I myślę, że jak będę miała jakąś okazję kupić taką pełnowymiarową wersję, przy okazji jakichś innych zakupów, to myślę, że spokojnie mogłabym kupić, także mogę wam to polecić. Kolejna rzecz do mycia ciała to jest Nivea Shower Oil, to jest taki olejek do mycia ciała, też bardzo fajny, bardzo wydajny, to już wielokrotnie Wam pokazywałam, więc już nie będę się tutaj rozwodzić. Ma fajny, taki delikatny zapach, skuteczny, wszędzie dostępny. Tu słuchajcie, jest kremik, krem Bambino, niestety już go tutaj nie ma, jak widzicie. I to jest, słuchajcie, kosmetyk, który jest ze mną bardzo długo. To jest pierwszy kosmetyk, jaki ja w ogóle kojarzę, jakiego ja używałam i używam go do tej pory. I dlaczego? To jest w ogóle krem ochronny kojący od pierwszych dni życia. A ja go natomiast używam do nawilżania ust. On przepięknie nawilża usta i słuchajcie, jak mi się kończy to opakowanie, to kupuję natychmiast następne. Teraz akurat nie mam, więc właśnie muszę się wybrać do Rossmana, bo mi bardzo brakuje. I tyle. Pewnie go można używać na milion różnych sposobów, właśnie i dla dzieci, i w ogóle, nie wiem, być może na jakieś podrażnienia, bo on ma chyba tutaj w sobie, z tego co pamiętam, cyk, nie pamiętam, w każdym razie ja go używam do nawilżania ust i do tego się sprawdza świetnie, jeżeli potrzebujecie kosmetyku właśnie do takiego codziennego, zwykłego nawilżania ust, to uważam, że nie ma nic lepszego. Kolejny kosmetyk to jest, słuchajcie, serum marki Murad i powiem Wam, to miało być takie regenerujące, odbudowujące, przeciwstarzeniowe serum. Takie było dosyć delikatne, natomiast moim zdaniem no, nie było jakichś spektakularnych efektów. Ono rzeczywiście było takie, nie obciążało skóry, fajnie się nadawało właśnie pod jeszcze inne, kolejne kosmetyki. Ładnie, być może tak tą skórę delikatnie rozświetlało i wypełniało te zmarszczki. Trudno mi tak do końca powiedzieć, bo wiecie, ja tych kosmetyków stosuję sporo i stosuję pielęgnację warstwową, więc trudno mi tak do końca powiedzieć, który kosmetyk powoduje to, że na przykład, nie wiem, te zmarszczki się wypełniają, a który nie. W każdym razie ja nie zauważam takiego, wiecie, efektu wow. Mało to. Kosmetyk, jak możecie zauważyć, tutaj jeszcze w tej części jest niezużyty i w żaden sposób ta pompka już nie chce nic wydobywać, także no jest to pewnego rodzaju marnotrawstwo. To było bardzo drogie, także ja osobiście już do tego kosmetyku nie wrócę. Mówię, nie był zły, krzywdy mi nie zrobił, ale też nie zauważyłam jakichś takich efektów, które mogłyby spowodować, że chciałabym koniecznie zakupić ponownie. Także niestety, ale nie. Tutaj mam nawilżająco rozświetlający naturalny tonik marki Senel i to jest
cudowny kosmetyk, bardzo ładnie tak właśnie rozświetlał, odświeżał twarz, miał delikatny, fajny zapach, delikatną mgiełkę, naprawdę, nie wiem co on tutaj ma w składzie, bo w tej chwili nie mam okularów, więc tutaj nie mogę, a jest drobnym maczkiem napisane, ale naprawdę mnie się sprawdził bardzo dobrze i pewnie będę też do niego wracać. Kolejna rzecz, słuchajcie, to jest krem. Krem marki Filorga Hydra Filler Matte. Ja już go Wam pokazywałam w mojej takiej aktualnej jesiennej pielęgnacji, ale niestety mi się ten kremik już skończył. Miał przepiękny, taki orzeźwiający, luksusowy zapach. To jest generalnie krem nawilżający, przeznaczony do skóry tłustej i mieszanej. Bo on z jednej strony ma nawilżać, ale z drugiej strony ma składniki, które powodują, że zmniejsza się to wydzielanie łoju. Poza tym ma wyrównywać skórę i ma redukować pory, bo ma jakieś tam składniki, które mikrozłuszczają skórę. To jest oczywiście niezauważalne. Słuchajcie, cudowny, bardzo komfortowy, bardzo przyjemny. On ma taką konsystencję żelowo-kremową. Zostawia skórę nawilżoną, ale i nie jest taki, wiecie, to ona nie jest zmatowiona, to nie jest taki płaski mat, który wygląda bardzo nieładnie, tylko wygląda naprawdę świetliście, nie klei się. Bardzo fajny kosmetyk. On nie jest tani, to jest drogi, ja go kupiłam na stronie Sephory. Ale bardzo wydajny, starczą mi naprawdę na długo miesięcy. Ja go chyba zaczęłam używać jakoś na wiosnę i używałam go do tej pory, z tym, że no nie codziennie, bo czasami używałam czegoś innego, ale w większości to było właśnie to i naprawdę mi na długo starczył. Nie przeszkadza mi to, że to nie jest żadna tubka, tylko to jest słoiczek, bo w momencie, kiedy na przykład ja używam sama kosmetyków i zawsze mam czyste ręce, jak sobie nakładam, to mnie to osobiście nie przeszkadza. Także i to opakowanie też bardzo ładnie właśnie wyglądało w łazience, także ten kremik polecam z całego serca i ja osobiście, jak będę właśnie szukała jakiegoś tam kremu nawilżającego i nie będę miała pomysłu, to bardzo chętnie wrócę do tego. Kolejny krem to jest krem z retinolem roślinnym marki Koi i powiem Wam, że tu już jeszcze Wam pokażę, że już go zużyłam. Ja jakoś nie wiem, ja jakoś nie bardzo polubiłam się z tym kremem. On mi co prawda krzywdy nie zrobił, nic się złego nie działo, ale po pierwsze tak, no to jest krem naturalny i ten zapach tak nie do końca przypadł mi do gustu. On nie był jakiś brzydki, ale on nie był, dla mnie nie był zachęcający, to po pierwsze. Po drugie, ja nie zauważyłam jakiegoś spektakularnego działania tego kremu. Wręcz przeciwnie, na początku jak go zaczęłam używać, to miałam wrażenie, że mam jakieś wypryski. Co prawda nie jestem do końca przekonana, czy to było spowodowane właśnie używaniem tego kremu, czy jakąś inną przyczyną. Natomiast finałów w pewnym momencie zaczęłam go stosować na dekolt i na szyję. I tyle. I tak go po prostu zużyłam. Więc nie wiem, no ja na pewno go nie kupię i też no nie wiem, czy tak do końca Wam mogę polecić. Tyle na temat tego kremu. Tu słuchajcie, ale jest to jeszcze wracając, bo nie chciałabym też jak gdyby skrzywdzić tej marki, bo jest to polska marka, ona ma świetne składy. Mnie się na przykład bardzo fajnie sprawdzały maseczka i peeling właśnie z marki Koi. Także no nie wiem, no to po prostu akurat na mnie nie zrobiło jakiegoś wrażenia i zużyłam no, nie do twarzy, tylko tak po prostu, żeby zużyć. Tu słuchajcie, mam skończony cień marki MAC i on był w odcieniu Naked Lunch i to słuchajcie jest taki fajny, trudny do określenia kolor, bo wiecie, w MAC-u to jest tak, że te cienie są nieoczywiste, one mają tam, wiecie, takie tony, podtony, głębie i w ogóle. Ten był, ja bym powiedziała, że on był beżowo, różowawo, z delikatnym, naprawdę z delikatną taką perłą,
bardzo fajny, codzienny taki cień do oczu, który malujemy sobie powiekę. Tutaj troszeczkę jakiegoś ciemniejszego cienia w załamanie i makijaż oka mamy zrobiony. I ja go właśnie tak używam. Ja się, słuchajcie, nie lubię bawić z makijażem. Ja nie mam na to czasu. Mój makijaż jest praktycznie codziennie taki sam. Zwykły, delikatnie po prostu podkreślający urodę. I ten cień się świetnie do tego nadaje. Do tego jest mega wydajny. Mam teraz kolejne opakowanie, które właśnie zaczęłam i póki co nie szukam czegoś innego, bo na przykład dla mnie w moim przypadku kupowanie jakichś rozbudowanych palet, w których jest, wiecie, ileś tam kolorów, a ja wiem, że potrzebuję właśnie takiego bazowego jednego, to jest bez sensu. Także ja wolę zainwestować właśnie w taki jeden cień, mieć go na cały rok, zużywać go przez cały rok i Wam serdecznie też, jeżeli szukacie właśnie takiego bazowego cienia, nie bawicie się jakoś specjalnie z makijażem, to bardzo Wam polecam, bo naprawdę to jest świetny kosmetyk i pięknie się utrzymuje. Ja nie stosuję żadnej bazy pod makijaż. On się utrzymuje na powiedze przez cały dzień, także przynajmniej u mnie. No. Także bardzo serdecznie Wam ten cień polecam. W ogóle generalnie cienie z maka. I słuchajcie, już ostatni kosmetyk. To jest maskara z marki Eveline, Varieté. I póki co dla mnie to jest najlepsza maskara na rynku. Ja kiedyś, słuchajcie, używałam takiej maskary z Lancôme, chyba to była Prêt-à-Porter i bardzo ją lubiłam. I ta mi troszeczkę jak gdyby ją przypomina. Ona ma taką stożkową szczoteczkę silikonową. Przepięknie rozdziela włosy, bardzo ładnie wydłuża, pogrubia. Ona tak już od nasady, wiecie, tak maluje te rzęsy, że one już od nasady się wydają właśnie takie gęste. Nie skleja ich, nie robi takich pajęczych nóżek. Zresztą ona jest bardzo sławna teraz generalnie na rynku i nie jest bez powodu. Przy okazji jest jeszcze, nie wiem ile ona teraz kosztuje, ale nie jest to jakiś taki, wiecie, bardzo drogi kosmetyk. Wydaje mi się, że gdzieś koło 20 paru złotych, no może się mylę. Dostępna w Rossmanie, także ja ze szczerego serca Wam polecam, teraz używam czegoś innego i nie jestem do końca zadowolona i z podkulonym ogonem szybko wrócę do tej maskary, bo naprawdę, naprawdę jest cudowna. Dobra, słuchajcie, jak widzicie, tych kosmetyków było bardzo dużo. Nie wiem, czy to jest już ostatnie rynko w tym roku, czy jakieś inne się pojawi, bo póki co nie widzę potencjału. Wydaje mi się, że już nie, w tym roku nie uda mi się wykończyć tyle kosmetyków, żeby zrobić z tego denko. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i zapraszam do następnych filmików. Do zobaczenia. Pa!